Szanowni, witajcie, znowu Ryfek. Witam was w... Boże święty, do trzech razy sztuka z tym głupim Tarnished Lostem. Ja nie wytrzymię z tą postacią. Może teraz się w końcu uda. Dobra, lecimy. Co tu ciekawego mógłbym dostać na pierwszym piętrze? No może tek Exa, który się nie zepsuje i nie stracę go. Nie stracę go od razu wchodząc na odbicie lustrzane, co? Kurde, i bez kitu tą postacią grać bez tego odbicia lustrzanego też, powiem wam, jest gorzej. Jeden item z walki z bossem mniej. O, ale się pięknie zaczyna. Jeden item z walki z bossem mniej, to po pierwsze. A po drugie, jeszcze moglibyśmy sobie zmienić część noża na jakiś inny item za pomocą tego naszego Divine Remnants. Ale tutaj pieniędzy bardzo dużo. A co tu ciekawego? Kurde, mapę to bym chyba wziął, powiem wam. Okej. To mapę se chyba wezmę. Mapa bardzo spoko mi się wydaje na tej postaci. Ułatwia bardzo... Oj. Mapa bardzo ułatwia nam ogarnianie ładunków. Czy ja chcę iść tu, czy ja chcę iść tam. Jako tako dam radę sobie z niej wyczytać, gdzie jest walka z bossem, gdzie jest jaki pokój. I rzeczywiście może dzięki temu będziemy mieli więcej zmianek na tym itemie. A to już spoko, dobra, no ja nadal tego używam, nie będę używał zmianek, dopóki nie będę miał zmianek na itemie jakości 2-4, czyli na maksymalnym naładowaniu Divine Remnants 12 ładunków. No i znowu bym odwalił akcję Angel Room, nie? Tylko tym razem może bez tego Alabaster Boxa genialnego, niesamowicie. I coś by z tego wyszło. Dobra, z walki z bossem to ja dostaję dodatkowe ładunki. Nie wiem ile, ale dostaję dodatkowe ładunki. Niesamowicie cieszę się z tego health-upa. Ogólnie tak, nie lubię dostawać Cube of Meat'a na pierwszym piętrze. Nie lubię, ale raczej go wezmę, bo to jest orbital, może mi uratować dupę na tej postaci. A ja bym sobie zamienił item w Treasure Roomie na jakiś losowy item jakości 2-4. Może się trafi coś rzeczywiście lepszego. Najbardziej to bym chyba chciał itemy, które sobie radzą, nie wiem, z dużą ilością przeciwników, typu jakieś pociski penetrujące. Polipchemus, coś w tym stylu. Kurde, powiem wam, w ogóle ta postać tak mi przypomina Dead Cellsy, że to jest masakra, nie? Ja nawet powiem więcej. Jakby to była jedyna postać w Isaacu, to bym go nie nagrywał. Ja zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Ja bym w niego mógł grać i się mega cieszyć, ale bym w niego nie grał na serii. Dobra, zamieniamy tu na... Czy to naprawdę jest item... Ja to wezmę. Dajesz, to ja biorę. No ale no nie, no przecież to jest... Kurde no, ale gówno. Wujeczka, mały ładuneczek. Ja idę po całym piętrze. Biorę wszystkie ładunki, żeby mieć na kolejne piętro. Idziemy na pana Slofa. Nie wiem, biorę teraz efekty na bomby i będę ich używał ofensywnie tutaj, bez kitu, no bo czemu nie? High Priestess bez sensu, Emperor też raczej bez sensu, teleport na walkę z bossem. Jak będę miał max ładunków, to może tego użyję, ale szczerze wątpię, czy tutaj jest Super Secret Room? Jest to, nie spodziewałem się, już mówię, nie, nie ma. To jest bez sensu, tylko się mogę zabić. Ol, ty ile pieniędzy leci z tego? Generator pigu biorę? No nie, no jakieś mnie specjalnie nie jara. Kolejne pięterko chyba i tyle. A na alternatywę nie mówię, no bo mówię, po tym bugu z lustrem ja tam się boję podchodzić w ogóle. Czemu bym tą postacią nie grał na serii, ale grałbym samemu? Curse of the Lost, cieszę się, że to jest pierwsza klątwa po podniesieniu mapy. Lepszy niż Curse of the Blind, gdzie się może pojawić 5 itemów i je pozmieniać wszystkie, no, no. Nienawidzę postaci, które w jednej chwili mogą umrzeć i stracić wszystko. Ja wiem, że ogólnie Lost jest
jako tako nawet taką postacią. Zwykły Lost, Tainted Lost. No ale jednak oni mają te tarcze na starcie. W każdym pokoju ma zwykły Lost, Tainted Lost ma na starcie. Może zresztą ma większą szansę na dostanie tych tarcz w przyszłości. Tu niby ta tarcza jest, bo mogę całe podejście mieć tę tarczę i sobie ją ładować, nie? Ale z drugiej strony range up nawet bym wziął, ale wezmę go potem, żeby dostać jeszcze więcej ładunków. Na razie pójdziemy sobie na walkę z bossem. Ta postać niby tę tarczę też ma, ale to działa dokładnie jak w Dead Cellsach, że jeżeli chcesz, żebyś miał dobre podejście, to tej tarczy raczej mieć nie będziesz miał, no bo trzeba zmienić te itemy, nie? Tak samo to działało w Dead Cellsach. O, to jest świetny item. Tak samo to działało w Dead Cellsach, tam jest ta skrzynka przeklęta. No i oczywiście, nie musisz jej wziąć. Ale żeby mieć dobre podejście, nie możesz jej też ominąć, nie? I tego nie lubiłem w tych Dead Cellsach, no bo kurde, zazwyczaj się brało tę skrzynkę. Tam trzeba było zabić ileś przeciwników z rzędu, bo inaczej się umierało na strzała. No i rzeczywiście, jak się nie umarło, kurde, super, dodatkowe statystyki, mega się cieszę, nie? No ale jak już się umarło rzeczywiście na tego strzała, jak gram sobie solo, okej, zacznę od początku, nie? Ale na serii, na odcinku, no to już jest problematyczne rzeczywiście. Dlatego, jakby to była jedna postać w Isaacu, to bym nią nigdy nie grał. Dobra, albo w ogóle bym w Isaaca nie grał. Lecimy na walkę z bossem, czy ja ładunek zostawiam na Devil Room, czy idę w ogóle na Devil Room? Szczerze nie wiem. Speed upik, range upik. Nie najgorsze te rzeczy, ale pójdę do Devil Roomu. Pójdę do Devil Roomu, co tu jest? Cztery itemy, okej. Ciach. Ze wszystkich itemów to były te najlepsze. Haha. No, średnio. Chyba muchy. To jest dobre na maksymalnym szczęściu, na perfection, ale to odpycha bossów i sprawia, że pociski lecą turbo z dupy. To jest damage up, ale nie aż taki duży. No nie no, biorę Rotten Baby. Muchy kamikadze, niech się pojawiają, ja idę jeszcze po range upa, bardzo przydatny. I kurde tyle, ale gówno piętro. Dobra, w Boss Challenge Roomie za zabicie bossów dostanę 4 ładunki aż. Więc tyle dobrego. No a bossowie ci pierwszopiętrowi rzeczywiście jacyś trudni nie są. Te kubki tutaj mi giga pomagają z number 2. Jak ja już się nauczyłem jak to działa, no to rzeczywiście o Boże, jak tu zasuwałeś szybko. Jak ja już się nauczyłem jak działa to number 2, to rzeczywiście jest to bardziej przydatny item. Ej, nie mogę tego odpalać, on się tym leczy. Bez kitu zapomniałem. On się tymi kupami leczy, dobra. Tutaj fail poszedł potężny, muszę teraz klikać, żeby na pewno nie przywołać tej kupy, kup sztala. Bo kłopoty Najmana. Bossa dwukrotnie, czy tam trzykrotnie wyleczyłem, dobrze. No dobra, całe pięterko raczej. W Treasure Roomie byliśmy, był bardzo dobry item w sklepie, nic nie było ciekawego. Maszyny do zmiany przedmiotów też nie widziałem. Z drugiej strony to nie jest wcale zły item. Nie no, Red Candle to wezmę, ładuneczek tutaj na Divine Remnancy. No i lecimy na kolejne piętro, teraz jakiś damage by się przydał. Bo jak mamy generację much, no to rzeczywiście te muchy mogłyby bić troszkę więcej, to po pierwsze. A po drugie, tutaj też możemy dostać dodatkowy ładunek, możliwe, że się tu wrócę. A po drugie, no my mamy jako Tarnished Lost lepsze tirsy. No i tak naprawdę czy tirsy, czy damage, obie rzeczy bym chciał dostać w końcu, kurde, balans. Dobra, tu ucieczka. Dosyć spoko, powiem wam. Działa połączenie tej kupy i Toxic Shocka. Bo Toxic Shock przeciwników bije za nasze obrażenia. Kubka za to. A ten grzybek taki. No speed up, range up, no wezmę. No nie jest zły, nie będę tutaj zmieniał itemu, nie? No ale to nie jest grzyb, na którego liczyłem z tych grzybów, definitywnie.
Tutaj walka z bossem raczej i w jej stronę bym poszedł. Złote bomby. Uuu, nie ma walki. Nie ma niczego tutaj. A to ciekawe. Kurde, no i zaraz będę miał ładunek, którego kompletnie nie wykorzystam. Co mówiłem, fajnie działa to połączenie, bo... O Boże. Ja lekko zbijam tych przeciwników za pomocą trucizny. Uuu, parazitoid jest taki dobry, teraz hive minda ja chcę. Uuu, ładuneczki. A, to też bym kupił. I co ta piguła? O, też spoko. Dobra, lecimy na bossa, zobaczymy co tam się trafi. Może będzie znowu Devil Room, będzie elegancio. No, Toxic Shock ich lekko zbija, a potem ta kupa obszarowo dobija, nie? Więc, mówię, zaskakująco dobry efekt wspólny tych itemów. Dobra, lecimy na bossa, ładunek jest, w razie czego tarcza też jest. Ciak bomba. Jestem bezpieczny. Tu też. Ogień trochę nietrafiony. No ale dobra, po bossie. Jest tir zapik, świetnie. Jest perfection, świetnie. Wow. No i chyba Divine Remnantsów używam już na tym piętrze. No ale kurde, no nie ma na czym. To jest jeden item tylko. No trochę gówno. No powiem wam, że na jednym itemie to bym jednak tego nie używał. Możemy zrobić tak, że przejdę na kolejne piętro. O, Emperor, dodatkowa walka z bossem, dawaj. No i tu już mogę coś dostać, ty, ale ten gisz nowy to jest taki silnawy, nie? Ja trochę nie wiem, jakie on ma ataki. I się go trochę cykam. Bo on tu ze ściany na ścianę przelatuje. To kojarzę. No ale dobra, w razie W mam jeszcze tarczę. Jest znośnie, jest znośnie. Mały gisz, o Jezu, jaki syf. Czy to zmieniam? No chyba. I tam z walki z bossem dostanę tutaj chyba. Tears up. Squeezy, dobrze, może być. Nadal nie jest to, na co liczyłem. Nie mam coina jednego. O, co ty gadasz? Ty no, jednego coina to ja potrzebuję teraz. Jeżeli ten item mi da cały ładunek na Divine Remnancy plus jeszcze potem baterię za 7 tylko, to jest tak turbo opłacalne, że głowa mała. A nie chcę iść do challenge roomu. Okej, okay, jest coinik. Czy to naładuje na maxa Divine Remnancy w tym momencie? Ale byłoby super. Myślę, mam tyle ładunków, że od razu miałbym na kolejnym piętrze ładunek i mógłbym użyć Emperora, żeby pójść. Nic nie ładuje, what? No to słabo. No dobra, to ja idę na challenge room. Idę na challenge room. Z challenge roomu dostaniemy 4 ładunki. Użyjemy Emperora na kolejnym piętrze na samym początku piętra i będę mógł sobie zmienić itemy. To może być ciekawe. Dobra, teraz jeszcze jakbym dostał odporność na eksplozję, to w ogóle byłbym przeszczęśliwym człowiekiem. Czasem ta kubka się trafi w niezbyt przyjemnym miejscu. I się robią problemy, jak ja ją zaczynam przepychać. Dobra, mamy ładunek na maksa. Emperor na kolejnym piętrze. No dobra, i zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie mam jakichś tragicznych tych itemów. Dostanę ze 2 damage-upy i mógłbym nigdy nie używać więcej Divine Remnantsów tak naprawdę. Dobra, kolejne piętro. Może od razu będę miał treasure room? Challenge, boss challenge room, z którego mogę wziąć item. Damage-upik, teleport do walki z bossem, no i jazda, jest, gituwa. No to nieźle, no to nieźle. To była zmianka. Kolejny tier zap, what the fuck. Dobra, co tutaj dobrego? O, dobra. Item, którego nawet nie potrzebuję zmieniać. Super. Nie, ja teraz nie używam Divine Remnantsów nigdy. Chyba. Ja chcę to naładować i żyć. I mieć się dobrze. I być szczęśliwy. Hej, bez kitu mamy takie itemy, że ja teraz tego nie chcę zmieniać nigdy. Nie chcę tego stracić, o, tak to powinienem powiedzieć. No tylko ten number tu to teraz nie pomaga. Bez kitu. Ognisko czerwone. Bateryjkę dawaj.
Cię wysadzimy. No i dobra, lecimy do treasure roomu. Do sklepu. Divine Remnancy są na maksie naładowane, więc elegancio. Jeden pokój. W życiu. W życiu, większy zasięg bomb. Fatalny item. Dobra, mamy na maksa naładowane Divine Remnancy. Ja bym powiedział, że jestem zadowolony. Większego zasięgu bomb nie biorę, bo ja się sam będę wysadzał tym numer tu. Ładunek starczą zostawiam, żeby przeżyć. I od teraz używam Divine Remnancy tylko i wyłącznie na Devil Roomach. Żeby żyć. I się napiję wody. Miam, 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 miam. Kranuwa. Dobra, lecimy dalej. Gdzie tu walka z bossem? Prawy górny róg raczej. W pierwszej kolejności tam lecimy. No i mówię, tutaj muszę uważać jak strzelam, żeby nie przywoływać już number two. No najlepiej nigdy, nie? Small rock, super by siadł. No niestety. Skrzynka czerwona z niczym? Może tak się trafić? Dziwne. Co tutaj? Walka z gridem, niestety. Steam sale, o! Nie no, to kupię. Znaczy kupię, wezmę. Jeszcze sklepów możemy trochę mieć. Na hasza będę szedł? Nie wiem, czy na hasza będę szedł. Ale może, dobra, walka z bossem. Pan Nicolas Cage. Nie no, tutaj damage tych much. Damage upa potrzebuje albo high minda i jest jazda. Damage up z jednego oka, 28%, całkiem spoko. No ale dupy nie urywa. Lecimy jeszcze do treasure roomu na tym piętrze. No i co tam się trafi? Nie będę tego zmieniał, nie ma szans, no. Mam za dobre itemy, jak teraz to umrę, to będzie syf straszny. Kocham zmienionych przeciwników z modów, takich bardzo łatwych. Cieszę się, że ich mam na tą postać. Kurde, balans! Teraz to chyba pójdę do normalnie do challenge roomu tutaj, bo dostanę więcej ładunków. Paru zwykłych przeciwników pozabijajmy. Wysadzający się ziomale. Łapeczka też zmieniona. Dobra, luz. Lock up z range upem. No nie będę tego zmieniał, nie? Więc oczywiście, że biorę. Nie wiem, czy lock up jeszcze działa na... Parasitoida. W sensie, na pewno działa chyba na niego. Na pewno chyba. Ale czy mamy już limit na parasitoidzie? Wydaje mi się, że nie. Chyba jeszcze tych lakapów mogę zgarnąć. Na nim może nawet chyba 100% być. Co byłoby bardzo spoko. Dobra, karta def na jakiś naprawdę z dupy pokój. Czy ja za pokoje w ogóle takie XL dostaję podwójne ładunki na Divine Remnantsach? Muszę zobaczyć, bo kurde nie wiem. Bardzo jest specyficzny zła... Dobry item! Max Nilsi, strzały żyletkowe! Tak jest! Tak jest! No dobra, to teraz na pewno nie zmienia mi temu. Okej, ładuneczek, jeszcze jeden, poproszę. O, jest blisko śmierci. Krzyżyk. Karciocha jakaś. Walka z matką za darmo. No, chyba tak. Chyba tak. Dobra, ostatni pokój, please. No, tutaj tarczę dostaję i żyjemy. Super, dzięki. O Jezus. Do widzenia, piętro. Lecimy na kolejne. No nie no, strzały żyletkowe. To nie jest damage up na muchy i pająki, ale to jest obrażenia ile razy? 4 chyba te żyletki biją? Niesamowicie duże. Curse of the Blind. Świetnie, cieszę się. Anarchist Cookbook, Book of Sin, no niestety tylko dopiero dwie książki, więc przemiany w Bookworma nie mamy. Tu mamy walkę z matką, więc sobie tego Devila zostawiam. Kurde, duża szansa na
Devil, ale tu laguje, ty. Dobra, zwiększę moc na procesor, Z2. No i dobra, jestem, sorki za krótkie cięcie. Gdzie lecimy? No bezpośrednio do walki z bossem to nie. Najpierw sklepi treasure room. O, boss shine room też może być dosyć ciekawy. No nie wiem co tu jest, ale wezmę. Damage up z lakapem, jak najbardziej opłacalne. Okej. O Jezu, jak mi w brzuchu burczy z głodu. Nie wiem czy było słychać, ale aż czułem po prostu na fotelu, aż się wszystko ruszyło. Masakra. Ale mam dzisiaj po prostu do roboty. Od rana siedzę, nagrywam streama, dzisiaj nie zrobię, nie ma szans. Ogarnąć mieszkanie, zrobić zakupy, gotować kolację, przygotować wszystko, bo rodzina jeszcze przychodzi i coś dobrego trzeba zrobić. Kocham niezapowiadane wizyty. W sensie zaprosiłem ich, ale nie wiedziałem, że będą w mieście dzisiaj. Jakbym wiedział, to bym ogarnął szybciej to wszystko. Boże, jak mi w brzuchu burczy, co jest grane? Dobra, jest treasure roomik. No, te treasure roomy dzisiaj oddają, naprawdę dobre są. A, losowy item, dobra. Małe monstro, no jest fatalny, nigdy go nie użyję. Bo... żeby go naładować, musiałbym wypuścić bombę z number 2, nie? Minimum 5 sekund trzeba ładować strzał, żeby number 2 wyleciało. Mały monstro, zgaduję, że coś koło tego. A nawet nie jest częścią przemiany w kończeniu. Losowy item, konwerter bez sensu, hierofancik bez sensu. Wracamy do Red Candle, wracamy do karty Devil, którą od razu odpalam na walce z matką. No i lecimy na kolejne piętro, nie? Isaac! O fuck, boss rush. No ale nie wiem co tu jest, więc to na pewno nie biorę. Ouija board, pociski spektralne, które już chyba miałem. Tears up, który nie zadziała. No a tu niestety, nie wiem co jest, nie mam karty full, tak więc do widzenia. Kolejne piętro. Ja wiem, że są unlocki jakieś do zrobienia na tych postaciach, więc niby mógłbym, wiecie, żeby tutaj zrobić unlock na boss rush, ale no ja nie gram na tym modzie regularnie, więc gówno mnie to obchodzi. Ja bym chciał wygrać chociaż raz cokolwiek, nie? Wygrana walka z Blue Baby na The Chest i ja już jestem ukontentowany i rad. Po co ja tu idę, jak tu nie będzie walki z bossem? Bez hitu. Prawy dolny róg najprawdopodobniej. Ale robią robotę, te efekty na pociski, masakra. No dzisiaj perfection, naprawdę najlepszy trinket możliwy do otrzymania w grze. I tak, jestem głupi i pójdę na hasza i się na nim wywalę najprawdopodobniej. Ale pójdę. Pójdę, pójdę. Moon, teleport do Secret Room, Moon World, bez sensu. A że jako wiem, gdzie jest Secret Room, to niech będzie. Co mój żołądek za dźwięki wydaje? Co jest grane? Powtarzanie piętra bym zrobił? Kurde, zrobiłbym nawet. Dodatkowa walka z bossem. O, jest powtarzanie piętra, zarąbiście. No chyba jedyny dobry do użycia efekt z Dice Roomu. O Boże, Skrillex. Ja go nie ogarniam. Zmienionego. On jest turbo dziwny zmieniony. Boże, ile ja mam slow tearsów w ogóle. No nie zmieniam tego. HP up i losowy trinket, beznadziejny na dodatek. Z walki z bossem to ja potrzebuję w tym momencie tylko i wyłącznie damage upa. Jaka jest szansa, że dostanę damage upa z walki z bossem? Niewielka, ale i tak zrobię powtórkę tego piętra, no. Czemu nie? Dodatkowy secret room to jest jeszcze? Czy to chcę zmieniać? Chyba nie. To jest dobry item, Echo Chamber. Tylko teraz jakieś fajne efekty dostać na karty i to jest jazda. Jak, no, najlepszym efektem bez dwóch zdań. Strength.
Dostaję jedno strength, odpalam na walce z Haszem. Oj, piguł to nie. Piguła jak będzie tears down, to będzie tragedia. Strength na walce z Haszem odpalam i potem jakakolwiek znajdźka mi aktywuje strength przez trzy kolejne znajdźki. Tak więc super by było. No, tylko jeszcze znaleźć dobrą karciochę, nie? Samonaprowadzające dealsy, Magician też może nam coś dać. Matriarch, bo z modów. Dobra, względnie bezpiecznie. Jesus Juice, może być. Damage up, range up, malutki ten damage up. Range up już troszkę większy. Ale nie ma tragedii ogólnie. Na kolejnym piętrze natomiast mamy jaką szansę na Devil Room? Dużą. Mogę użyć Divine Remnantów na Devil Roomie bez zamartwiania się, że nie będę miał na walkę z Haszem, bo na walce z Haszem one zawsze się... Pedro! Super! Ale zmianek mamy! Ale zmianek mamy z tym Echo Chamber! Divine Remnanty się ładują, gdy wchodzimy na walkę z Haszem. To chciałem powiedzieć. O! Jeszcze mi tam... Przemiana w Warma, super! I lepszy aktywny tak naprawdę! Ja nie będę używał... tego. No, no, no. Co robił Hermit? Zmieniam wszystkie pick-upy na coiny. Bez sensu. Bierzemy Perthrow. I co? Zostaje z aktywnym. Pociski samonaprowadzające. Ogólnie przydatna jest ta świeczka na Hasza. No, rozwalanie pocisków, jakieś zostawianie tarcz tak naprawdę z tego ognia. Bruchu, japa, bo nie wytrzymam z tobą. Dalej wezmę samonaprowadzające pociski. No i mówię, zmiankę możemy tutaj użyć na Devil Roomie i to podwójnie. Jak z Divine Remnantów niczego ciekawego nie dostanę, możemy jeszcze użyć Perthrow. A potem jakakolwiek znajdźka na haszu jest też Perthrow. Więc tej temy z Treasure Roomu na coś fajnego najprawdopodobniej uda nam się zamienić. Oby tak było! Kto tu został? Do widzenia panu. Nie no, a teraz potrzebuję sobie jakiegoś dużego, zwykłego damage upa, żeby po prostu te muchy i pająki biły. Albo no, najlepszym itemem Hive Mind. Bez dwóch zdań. Hive Mind w walce z Haszem, w sklepie na walce z Haszem i jest jazda. Dobra. Kickflip szybko padło. Jest Devil Roomik, świetnie. Z trzema itemami. Jest przemiana w conjoint ogólnie, która nie jest zła. Ale wydaje mi się, że możemy tutaj dostać lepsze itemy. Divine Remnancy używamy. No i Eye of Belial jest lepszym itemem. Pociski penetrujące, bijące większe obrażenia, no. No na samonaprowadzaniu ja wiem, że ta przemiana w conjoint dodatkowo by nam dawała pociski, ale problem jest taki z tym, że... No to teraz... No nie mam nadal samonaprowadzających pocisków. Mam samonaprowadzające pociski dopiero, gdy przejdą przez Hasza. Czy ja chcę się wrócić po ogień? Nie, nie, nie. Kolejne piętro, lecimy. Divine Remnancy się tu powinny naładować. Tak jest. A my mamy do użycia Perthrow. Razy dwa, bo tu jest jedna karta. No, jest przemiana w conjoint. Okej. Okay. Nawet nie zmieniam, chyba że tu... Dobra, zobaczymy co tu będzie. Może będzie Inkubus. O, w dupę. Backstabber też jest super. Okej. Jaka tam jest karciocha? Jeszcze powiedz mi, że karta Strength to... Posikam się ze szczęścia. Albo cokolwiek co zwiększa damage. Strength, Devil albo Empress. Moon. No dobra, na tym piętrze to jest bezużyteczne. Zostajemy z tym Perthrow. Żadnego itemu dodatkowego. Co tutaj? Może będzie jeszcze Crawl Space, nie? Samonaprowadzanie na C-Section? No nie ma sensu, bo C-Section jest samonaprowadzające, a ja nie wypuszczam żadnych pocisków. Pociski wypuszczane z C-Section jak nie są samonaprowadzające, więc tam się przydaje rzeczywiście item aktywny. No, dupy nie urywa. Dupy nie urywa. Użytecznością. Lecę z tym Perthrow na walkę z bossem. No i zobaczymy jak to pójdzie.
Najgorsze jest, że ja mam cały czas number two. O Boże, co tu się dzieje? Ja muszę wypuścić max 3. Co tu się dzieje? Max 3 razy C-section. Ale lagi są. Bo potem mi się puszcza number 2. O co chodzi? Nie wiem, ale bangla. Czy mi się wydaje, czy te pająki się pojawiają, ale tak naprawdę się nie pojawiają? Bo zanim spadną na glebę, to jest limit pająków na ekranie i znikają. Samo na... O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, nawet nie było trudno. Co tu się odwaliło w ogóle, ty? Dobra, lecimy na katedrę, oczywiście, że tak. Ale jakie lagi są w ogóle, co tu się odwala? Boże, jak miał C-section ładowany wolniej, to tragedia by była. Bo chociaż number 2 to mogłem pójść na samym początku i potem olać. Powoli. Lovers, bez sensu. Bierzemy perthro. Ej, serio, o co chodzi? Każdy tik ataku pojawia pająki i muchy. Zarąbiście. Hangman, bez sensu. Z perthro na D6 oczywiście. I po maluchu, powolutku. Lecimy na ajzaczka. I może w końcu uda mi się wygrać jakiekolwiek podejście tą postacią. Tu był ziomek, czy mi się wydawało, czy tutaj też był jakimś cudem, on umarł od much, nie wiem. Nie widzę jego pocisków, ale nie obchodzi mnie to. Dobra, kolejne pięterko, lecimy. Kurde, nie mam przejścia na Mega Satana, tutaj to bym... Z takimi efektami dał radę raczej. Ciach, ciach, ciach i ciach. O Boże, jakie gówno. No perthro. Boże, jakie gówno, ty. Dobra, jakąkolwiek znajdźkę teraz potrzebuję na glebie. I możemy zamieniać dalej te itemy. Oj, 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 oj. Co tu się dzieje? Nie za dużo tych animacji śmierci. Ooo, śmierci. Mniej będą biły muchy, ale mam to w dupie. Bo będę miał więcej pocisku. Ciekawe, ile więcej. Chyba jeden pocisk więcej, max. No nie wiem, czy się opłaca. Lucky food, luck up i jeszcze dobre piguły. Ale lagi to są potężne, bo tutaj na każdym tiku. A to jest wielokrotnie na sekundę. Bez hitu, ja wypuszczę... Uj, tier delay jeszcze, jeden z niewielu w grze, lepsze tircy. Ja wypuszczę z 10 płodów z C-section. One się przykleją do jednego przeciwnika. Każdy z nich będzie z 10 razy na sekundę atakował. Czyli ze 100 razy jest załączany tick na sekundę. I do tego jeszcze każdy z tych ticków pojawia pająki i muchy, które się wliczają do limitu i usuwają poprzednie. No ilość efektów tu jest zastraszająca wręcz. A to wszystko dlatego, że mamy maksymalne szczęście. I rzeczywiście ten parasitoid się odpala mega często. No, tu powolutku. Jak mi się uda czemu same skrzynki z kolcami są? What the fuck? Jak mi się uda pokonać Blue Baby i nie będzie przejścia dalej, to wracam się do pierwszego pokoju i odpalam Divine Remnancy. Ja też musiałbym naładować. A to do zrobienia jest. Zabiję go na raz? Nie zabiję, no on ma te swoje głupie fazy. No ale i tak chyba w miarę bezpiecznie jest. Boże, jakie lagi. No dobra, Divine Remnancy idę naładować. I używamy w pierwszym pokoju, tam są chyba nadal 4 itemy. I żadnej znajdźki nie dostaliśmy, żeby odpalić Echo Chamber na tym, na perthro. Mega niefart, co? Skrzyneczka kolejna, bezsensowna. I tak, pokoje XL dają dwa ładunki. Cześć koledzy. Do widzenia. Fajna skrzynka. Ho, ho.
O, jeszcze rzadziej teraz wypuszczam, ale więcej obrażeń zadają. I chyba teraz już pojawiałem te pociski. Co tutaj? Ciach! A czy to może mi dać powtórzenie piętra, jak kiedyś? Chyba już nie. Chyba to zmienili. Kiedyś ten item mogliśmy używać, żeby w nieskończoność generować powtórzenie The Chest. Takiego samego tak w ogóle. A teraz... Tutaj chyba może tylko i wyłącznie do Secret Roomów nas wyrzucić. A szkoda, bo to... Fajny break był. Dobra, przejdę się jeszcze, powiem wam, po tych trzech pokojach. I tak już Blue Baby mam odznaczone. A może... Trafię jeszcze... Mam snajfa? Boże, mam snajfa. Dacki! O, dacki chciałem powiedzieć. Jeden pocisk aż tak dużo nie bije. Czemu ja mam tyle skrzynek kolczastych? What the fuck? Ty bez kitu, 4 skrzynki z kolcami się trafiły. Na całe The Chest. Mega dużo. O, wypłać, please, 2 itemy. No takie to se możesz schować. Boże, w majteczkach te lepsze tirsy. No dobra, całe podejście. Całe piętro. Tarnished Lostem. Mogę sobie z nim dać spokoju trochę przez parę następnych tygodni, bo już mam dosyć tej postaci. Boże, postać dla hazardzistów. No dobra, ja wam, misiaki, bardzo dziękuję za oglądanie, ale jeszcze włączamy Izacl. Także zmieniam scenę i widzimy się na Izacl ZW. Dobra, jestem. A, nie zmieniłem sceny, ty, włączyłem tylko Izacl. O, jestem, witam serdecznie, dzień dobry. Clear Rune wczoraj, boże, ale mega ciekawy item. Dobra, czy dzisiaj jest Magic Mushroom w końcu jako pierwszy? No nie jest, item pasywny z item roomu najprawdopodobniej, zawsze odblokowany, nie czerwony, nie biały. Play-Doh Cookie. Pasywny z item roomu, żaden z tych kolorów, wow. Nie brązowy, nie czerwony, nie biały, nie zielony, nie purple. Nie red. Dobra, czy to jest familiar? Sprawdźmy. Czarny sprawdzałem, nie sprawdzałem. To sprawdźmy naraz niebieski z czarnym. Gemini. I od razu, czy to jest familiar? Nie jest to familiar. Co to jest za kolor? Nie czerwony, nie biały, nie brązowy, nie zielony, nie fioletowy, nie czerwony, nie czarny, nie niebieski. Ja nie znam więcej kolorów, jestem facetem. Item jakości 2, to ciężko, takie ani to beznadziejne, ani to mega dobre, czyli takie przeciętne, a przeciętne itemy najmniej zapadają w pamięć, mi się wydaje. No nie jest to familiar, tutaj nic nie robi. Ty, no po kolorze bym go na razie obstawiał dalej. Biały, czerwony, fioletowy, zielony, brązowy, niebieski, czarny. Został przezroczysty i... różowy? Różowy item to jest ten, co... Conehead to się nazywa chyba. Conehead. Tak kojarzyłem, że jakoś dwa, a on ma jeden kolor tylko i tego różowego jeszcze nie było. Proszę bardzo, jak szybko zgadnięte. Neguje damage i Soul Hearta daje. Pink i oprócz tego jeszcze przezroczysty chyba. No ja nie znam więcej kolorów w tej grze, naprawdę. No ale tak myślałem, że to może być konkret, bo on był chyba jakości 2. Ale poszło łatwo. Prawie jak podejście. Dobra, wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak tak, możecie zostać łapkę w górę, subskrybować. Widzimy się jutro na streamie Zajzaczka. Może jeszcze na streamie pogram tym Tarnished Lostem. Zobaczymy. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć. Pa, pa!